Herbata kalabasz to ręcznie formowana kompozycja z długich listków białej i zielonej herbaty z dodatkiem kwiatu goździka. Po zaparzeniu wygląda jakby piękny, rozwinięty kwiat. Herbata użyta do kompozycji kalabasz powstaje przez zerwanie młodych listków i pączków liściowych. A jak parzyć tą herbatę? Do dzbanka nalej około 500 ml wody w temperaturze około 80 stopni. Delikatnie umieść w niej kulkę i parz przez około 6 do 8 minut. I ważne, można zaparzać ją kilkakrotnie. Tylko pamiętaj, każde kolejne parzenie w nieco mniejszej ilości wody i przez nieco dłuższy czas, tak aby zachowany był aromat. I spójrzcie, jaki piękny spektakl nam się tworzy. Jest to idealna herbata na spotkania towarzyskie, randki, konferencje, przyjęcia, ponieważ wygląda niesamowicie efektownie. Zapraszam na zdrowesmaczki.pl.